Witamy na pierwszej konferencji Dzikiego Weekendu w Policach. Mam przygotowanie do imprezy już na dniach. Po mojej lewej stronie, moja żona, moja prawa ręka i w tym momencie lewa, ale prawa jako funkcja przy dziku. Mój dzik najważniejszy monstrum Krzysiu. Jesteśmy dzisiaj tutaj ze względu na to, żebyśmy chcieli się pochwalić to, co już dla Was przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy dla Was bardzo fajne pakiety startowe. Myślę, że biegając już tyle lat nie miałem okazji się spotkać w pakiecie z leginsami sportowymi. Leginsy sportowe są akurat długie w tym roku, z odblaskami. Elementy są odblaskowe, czyli bezpieczne. Uważam, że w tych czasach jest większy ruch komunikacyjny. I biegając musimy o to dbać i, i być bezpieczni na tej drodze, trasie, w lesie. I, i myślimy, że to jest dobry, do, do, dobry wybór, że są Legińcy w tym roku. Czapka biegowa, oczywiście przyjdzie sezon jesienny i zimowy. Czapeczka też jest w pakiecie w biegu sobotnim, w całym festiwalu. I oczywiście e, czapka. Wiadomo, że w zimę przydaje się, i, i jak już są chodniejsze dni. E, co możemy więcej Wam powiedzieć w tym roku? Przygotowaliśmy moc e, przeszkód e, dzięki. E, tu, którym mamy już wyprodukowane, już trzy przeszkody, Multi Duża Ściana i, i e, Combo. E, tak naprawdę te przeszkody nie udałoby się zrobić, gdyby nie było e, sponsorów naszych, e, czyli grupa Azoty, gmina, powiat Policki, e, DLL Partners, e, Ford Bemowo Motors. E, e, też wspaniały człowiek, który nam też pomaga, e, Tomasz Panas, e, Grzegorz Ufniarz, EO operator Optima y, Aluhak który wspiera nas też konstrukcjami przesz przeszkód y, y, w tym roku y, i myślę, że dzięki y, y, temu wsparciu i patron y, patronat medialny pokaże jak możemy w tym roku przygotować tą trasę a mamy troszeczkę zmian, bo mamy około 30-30% zmian tej trasy. E, I myślę, że byłoby wspaniale w tym roku uczestniczyć, bo będziecie na wyjątkowej imprezie. W tym roku się dużo zmienia. Moja żona może też dużo powiedzieć, bo startowała w biegu ekstremalnym. Ja akurat na naszej edycji nie miałam okazji, a może sama powiedzieć, bo poczuła to na, na swojej. Są spórze. ogromne emocje. Podczas biegu jest y, dużo osób, każdy sobie nawzajem pomaga. Jest bardzo, ale to bardzo dużo błota. W czym naprawdę można się świetnie bawić? Trasa, myślę, że ekstremalna jest naszą wisienką całego dzikiego weekendu, jak widać nasze medale. Pierwszy dzień jest to nocna trasa, która będzie jak co roku oświetlona. Będzie dużo emocji w czasie biegu. Oczywiście nie zabraknie pewnie odgłosów w puszczy. Jak ktoś będzie miał szczęście, oczywiście trafi może na dzika, który będzie przebiegał drogę. Sobota jest to ta sama trasa, tylko za dnia. Jednocześnie dwa okrążenia, czyli 10, 10 km, ale ta wisienka. To chyba będzie to będzie taki dodatek, który nam pokaże, że dziki weekend jednak ciężko, ciężko będzie pokonać, ale z dużym uśmiechem. Są przeszkody wodne przeszkody konstrukcyjne 2-3-4-metrowe typu combo. MultiRing. Jest to przeszkoda, która składa się z trzech elementów, która będzie miała prawdopodobnie cztery tory, na których są różne zawieszone systemy toru, czyli koła, rurka, koło ściskowe. Myślę, że to taka konstrukcja, na której rzadko się spotyka na innych biegach ekstremalnych. Myślę, że w tym roku musieliśmy troszeczkę podwyższyć ten poziom, ze względu na to, że jest Jesteśmy w OCR Polska, gdzie zbieramy punkty. Nie sama natura ma nam w tym roku przeszkadzać, a uwierzcie mi, że trasa jest w tym roku mocniejsza, trudniejsza, bardziej wymagająca, a przeszkody około 50 sztuk naliczyliśmy na ten rok. Naprawdę w tym roku dawam wycisk i myślę, że warto jeszcze mamy chwilę przygotować się. Jednocześnie takim sprawdzianem dla was mógłby być dziki rejs wkoło brzegu, który odbędzie się jeden. Sierpnia. Mamy też z pakietu pokazaną koszuleczkę. Dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego mamy te koszulki dla Was w pakiecie. Było to dużym zapytaniem, czy ta impreza się odbędzie, ale jednocześnie udało się dzięki wsparciu tak naprawdę Waszych głosów, uczestników naszego festiwalu tu w Policach. Otrzymaliśmy te wsparcie i impreza odbędzie się. Pokażemy, co można zrobić. Na plaży, w morzu i na trasach przy plaży, czyli w Laskach, w mieście Kołobrzeg, bo będziemy się świetnie bawić. Tam jednocześnie są Mistrzostwa Województwa Służb Mundurowych. I to będzie pierwszy taki pierwiastek tydzień przed wystartowaniem, przed festiwalem. Sprawdzić się na co jesteśmy e, przygotowani, e, jak jesteśmy przygotowani, żeby tutaj e, pobawić się kolejne trzy dni, a będzie dużo, dużo naprawdę mocy, której tutaj stracimy, e, sił, ale myślę, że są warte te trzy medale, które zdobędziemy, ale nie tylko trzy. Mamy dla Was niespodziankę, dlatego że w tym roku mamy medale dla dzieci. Dzieci startują w sobotę w biegu, w biegu szlakiem małego dzika i drugim, już ekstremalnym juniorze. Dlatego że te medale mają taką niespodziankę, że one pasują do medali dla dorosłych i łączymy je w jedność i można stworzyć. Jeden duży pięcioelementowy medal. Oczywiście taka drewniana statuetka, do takiego kompletu pięcio, e, elementu, e, z pięciu elementów, które się składają, e, można e, będzie też zakupić. E, przygotowaliśmy dla Was niespodziankę, dlatego że nie mamy satysfakcji z tamtego roku, że ta ślizgawka, na której się ślizgaliście, dla mnie była za krótka. Zresztą dla moich kolegów z klubu tak samo. E, przygotowaliśmy dla Was naprawdę e, dobrą ślizgawkę, którą, w której poczujecie dziki pęd, e, Czyli tą pręt, dziki weekend. Poczuj siłę dzikiego pędu. To jest ślizgawka, która ma y, długość 20 metrów. Oczywiście dorobimy jeszcze końcówkę, gdzie się wykąpiecie w fajnym błocie. E, uważam, że e, zasługuje ta impreza e, na to, żeby była coraz lepsza, coraz efektowniejsze były przeszkody i coraz bardziej, żebyśmy myśleli o Was, bo uważam, że ten bieg zasługuje e, na to, aż żebyście tak naprawdę z nami się dobrze bawili, wracali i jeszcze w większej sile do polic. Myślę, że tutaj możemy powiedzieć na koniec, czujcie z nami Dziki Pęd, do zobaczenia na festiwalu.